Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Thank you.
jest taka historia, że... Właśnie, ale wiem, że ja przyszedł do mnie, jestem profesorem na dwóch uczelniach, przyszedł do mnie, żebym dał lekcję. No i dałem mu lekcję. Znaczy, spotykaliśmy się często, mówi, że chętnie by zagrał z jakimś zespołem wreszcie live, żeby to, co się nauczył, żeby zagrać. A ja mówię, no to zagrajmy razem. Może to byłem zespołem, zobaczymy, będzie zaintegrować. No i zadzwoniłem do Tolka Lisieckiego, który jest oczywiście też menadżerem przez Bambelu. I on mówi, dobrze, to ja się tą sprawą zajmę. I tak stworzyliśmy właśnie ten kwartet. Z Wojtkiem Groboszem, który jest też profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Ja też tam uczyłem, miałem taką gościnną profesurę, ale Wojtka Grobosza i Tolka Lisieckiego znamy od wielu, wielu, wielu lat. Prawie z samej młodości mojej. To samo z Wiesiem Wiesiu, perkusista, jest też moim bardzo dobrym przyjacielem, już od Wiesiu Jamie, chciałem powiedzieć. A gdzie oprócz Jasła, gdzie mogę usłyszeć Pana Jasła? Jutro na przykład w Krakowie i pojutrze też w Krakowie. Gramy w klubie, bardzo ładnym klubie, w którym bardzo lubię grać. Piec nawet na Szewskiej. Później gramy w Wałbrzychu, w Oleśnicy i w Legnicy. To jest nasza tura tym razem. Gdzie jeszcze będę grał tutaj w Polsce? W następnym czasie ciężko powiedzieć, ale w każdym planujemy nową turę właśnie w tym składzie z początkiem stycznia. Ostatnio dużo w Polsce grałem, na przykład 10 dni temu, 22, grałem piękny koncert w wytwórni w Łodzi, poświęcony pamięci Krzysztofa Komedy. Było to bardzo gorąco przyjęte, napisałem do tego właśnie z jego starej kompozycji, jeszcze opublikowane z lat 60. do sztuki teatralnej Wygnanie z raju, spisałem to na kwartet jazzowy. Wypadło to pięknie, ludziom się podobało, z czego jestem bardzo zadowolony. Flet czy saksofon? Który jest? Przede wszystkim saksofon. Ja miałem taki mały wypadek kilka lat temu z ramieniem. W tym czasie przestałem trochę grać na flecie. No i tak ostatnio, mówiąc szczerze, zaniedbałem. Dziękuję za rozmowę i zapraszam w imieniu gospodarzy. Chciałbym powiedzieć, właśnie podkreślić, że to miejsce bardzo mi się podoba, bardzo eleganckie, bardzo dobre jedzenie, bardzo mili gospodarze. Macie naprawdę w Jaśle coś bardzo ciekawego, bardzo na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.